Zapraszam Was bardzo serdecznie do wysłuchania 5. odcinka Dziewczyny Triathlonisty o sporcie. Ze mną w mojej jaskini podcastowej wioślarka Weronika Deresz. Dzień dobry, bardzo miło. Porozmawiamy dzisiaj o kontuzji. O temacie, który spotyka nie tylko sportowców zawodowych, lecz także amatorów. I Ty, Weronika, jesteś tego przykładem. Przeszłaś przez kontuzję, wyszłaś z niej obronną ręką. Chciałam, żebyś się przedstawiła słuchaczom, tym może, którzy Cię nie znają, w dwóch, trzech zdaniach. Weronika Deresz, reprezentantka Polski w wioślarstwie. Jestem wielokrotną medalistką Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy, olimpijką z Rio, ponad 40-krotną mistrzynią Polski. Przez ostatnią dekadę w zasadzie nie schodzę z podium imprez wioślarskich. Imponujące. Zgadza się. Ostatni rok tylko był małą przerwą w mojej karierze, właśnie tak jak zaczęłaś mówić, spotkała mnie kontuzja, chociaż kontuzja to jest bardzo łagodne słowo, bo po prostu uległam ciężkiemu wypadkowi na nartach, który się powikłał i o mało nie skończyło się moje życie w tym momencie. Do tego jeszcze przejdziemy, porozmawiamy o tej kontuzji dokładniej, jak ona przebiegała i jak wyglądała, ale żeby w ogóle móc słuchaczy wprowadzić w temat, to musimy powiedzieć trochę o specyfice Twojego sportu, bo potem ona będzie ściśle skorelowana z tym, jak ta kontuzja wpłynęła na ten konkretny sport i na Twoje treningi obecnie, więc wioślarstwo. Tak, wioślarstwo jest to jeden z najbardziej uniwersalnych sportów, jeśli chodzi o wykorzystanie i zaangażowanie mięśni, bo podczas ruchu wioślarskiego pracuje całe ciało i proporcjonalnie jest to 70% siły pochodzi z nóg, bo jest odepchnięcie się w łodzi, a wykończeniem chwytu wioślarskiego to jest tułów i ręce, także mięśnie brzucha, właśnie mięśnie grzbietu, więc wszystkie mięśnie sylwetki, wszystkie mięśnie posturalne, kończyny są zaangażowane w ten ruch, więc moja kontuzja, czyli kontuzja nogi, wydawało się, że skreśla całą moją karierę. Na szczęście w wiosłach jest tak, że u nas ruch jest tylko w jednej osi w łodzi, więc jakby kolano, które u mnie uległo roztrzaskaniu, nie jest narażone ani na nagłe zwroty, przeciążenia przy skręcaniu go nagłym, nie ma elementów u nas odbicia, wyskoku, więc jakby noga jest tylko transferem siły, więc miałam dużo szczęścia tak naprawdę, bo gdybym chciała wrócić do, nie wiem, lekkiej atletyki, czy do piłki nożnej, do koszykówki, no niestety to było po karierze, bo liczba urazów, które doznałam, naprawdę jest bardzo duża. Ale ty występujesz jeszcze w tak zwanej dwójce podwójnej wagi lekkiej. Tak, dwójka podwójna. Co to w ogóle jest? Bo dwójka podwójna brzmi trochę jak masło maślane. Dla ludzi, którzy nie interesują się wioślarstwem, w ogóle mogą się zastanawiać, o co tu chodzi. Zgadza się, bo właśnie w wioślarstwie mamy dużo kategorii łodzi. Po pierwsze, różnią się one liczebnością. Mamy jedynki, dwójki, czwórki i ósemki. A także kwestia, czy wioślarz ma dwa wiosła, to wtedy się nazywa kategoria podwójna, czy ma w ręce tylko jedno wiosło, czyli to tak zwane wiosła długie. Więc mój tajemniczy skrót, dwójka podwójna wagi lekkiej, znaczy dwie osoby, każda ma dwie wiosła, waga lekka, czyli żadna z zawodniczek w osadzie nie przekracza 57 kg. I to jest jedyna kategoria, dwójka podwójna wagi lekkiej, to jest jedyna kategoria olimpijska, więc jakby cała nasza kadra olimpijska wagi lekkiej z Polski składa się tylko z dwóch osób, więc konkurencja jest wielka, żeby zagościć w tej osadzie. Tylko dwie osoby, bo co reszta po prostu nie pilnuje jedzenia i waży za dużo. Pływa, tak, i pływa w wadze open. Nie, no śmiejemy się. Takie są ustalenia Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, że właśnie tylko dwójka jest kategorią olimpijską. Zostały to kategorie, te zostały wprowadzone jakieś tam 25 lat temu, specjalnie dla krajów azjatyckich, gdzie wiadomo, przedstawiciele rasy azjatyckiej nie imponują tak wzrostem jak
Jak Europejczycy, wiadomo, że jako, że są mniejsi, to też, żeby mogli rywalizować w wioślarstwie, wprowadzono dla nich kategorię wagi lekkiej, czyli 57 kilo limit wagowy dla kobiet, 70 kilo limit wagowy dla mężczyzn. A jako, że ja nie jestem wyrośnięta, taka trochę azjatycka, się śmiejemy, no to w tej kategorii szukamy swojej szansy i z powodzeniem rywalizujemy od lat. A te kategorie, można powiedzieć, że któreś są prostsze, a któreś trudniejsze, czy one się raczej różnią detalami, techniką, innymi rzeczami niż trudnością, tak prosto ją rozumiejąc? Generalnie nie. Powiedziałam, że w wioślarstwie każdy typ łodzi jest tak samo konkurencyjny. Na zawodach zawsze jest pełna obsada, bardzo duża rywalizacja i to jest tylko po prostu kwestia, który zawodnik najbardziej pasuje do której osady, bo to są też kwestie osobowościowe. Wiadomo, że na jedynkach pływają indywidualiści, którzy, śmiejemy się, nie potrafią się dopasować nieraz do rytmu, ale też są z drugiej strony najsilniejszymi ludźmi, którzy potrafią w kraju dominować właśnie wśród wszystkich wioślarzy. Im większa osada, tym wymaga to większego zgrania. Tutaj właśnie są takie cechy osobowościowe, umiejętność dopasowania się, umiejętność współpracy. A dwójka to jest taka wypadkowa, dwóch szefów w jednej łódce. Szef z przodu i szef z tyłu, się śmiejemy. No tak, jeden napędza, akurat ty jesteś zawodniczką, która daje to hasło na finiszu, prawda? To ty lubisz finiszować. Tak. Twoje zawodniczki muszą być raczej, te osoby do osady muszą dobrane być, tak? Żeby dać to hasło na początek. Czy jeszcze jakoś inaczej to funkcjonuje? To jest różnie. Z każdym partnerem są takie, są różne zasady funkcjonowania. Właśnie to jest kwestia też charakterologiczna. Prawdą jest, że ja jestem zdecydowanie zawodnikiem drugiej fazy dystansu. Uwielbiam finiszu. A dystans jest 2 kilometry. Tak, w wioślarstwie dystans jest stały. 2 kilometry. To w kajakach są różne dystanse. Tam jest 200, 500, 1000 jakoś. Chyba tak. Ale tu 2 kilometry. Tak, mamy więc zawsze 2 kilometry. A i ten finisz to znaczy, co oznacza? Ile to jest? Ściśle finisz to jest jakieś 500-600 metrów. To jest rzeczywiście podbicie tempa, podbicie obrotów, ale takie nasze pożegnanie mówi, że wioślarstwo zaczyna się po 1000. Nie liczy się ten, kto potrafi wysforować do przodu w pierwszej części wyścigu, liczy się ten, kto potrafi utrzymać tą prędkość, a przede wszystkim jeszcze dołożyć na finiszu. I myślę, że jestem tą osobą, co lubi dołożyć. Ja z reguły zaczynam spokojnie, nieraz tak nawet niektórzy twierdzą, że może i niepewnie, gdzieś tam z taką lekką rezerwą, a później lubię się rozkręcać i tak samo postępuję też w życiu, że taka cicha woda, ale jak się pozna, to może nie. Tak właśnie się rozmowa zaczęła. Ja liczę na to, że Weronika będzie miała coraz więcej uśmiechu, to pewnie będzie widać na YouTubie, tych, którzy nas słuchają, zachęcam, żeby zobaczyć, jak to wygląda, jak prezentuje się Weronika i jak coraz większy uśmiech się maluje na twarzy, ale spotkałyśmy się tutaj, żeby też porozmawiać, poruszyć kwestię kontuzji. To co cię skłoniło do tego, żeby pojechać na narty? Wioślarka z takimi osiągnięciami, marząca o igrzyskach w Tokio, które są już zaraz. I to myślenie o tych kwalifikacjach i pojechać na narty i zdarzył się wypadek. Poważny. Zgadza się, zdarzył się poważny wypadek. I sprostuję na wstępie tak, to nie było, że pojechałam na narty, tylko w czasie zgrupowania kadry w Alpach, którą mieliśmy we włoskim Livigno, w wolne popołudnie stwierdziłam, że spędzę je aktywnie na nartach. To jest tak, że narty zjazdowe towarzyszyły mi od wczesnego dzieciństwa i po prostu z zamiłowaniem jeździłam na nartach i jak tylko była chwila wolnego, stwierdziłam, że no, wybiorę się na te narty. Trener mi pozwolił, wiedział, że jeżdżę dobrze i przy tym jestem rozsądna, że nie będę szaleć. Niestety, no, jako że jeździmy po całej Europie na zgrupowania, no, ciężko jest dźwigać swój sprzęt narciarski i w celu zajmowania się swoim hobby, więc wzięłam pierwsze lepsze praktycznie narty z wypożyczalni pierwszej, co była przy hotelu i sprzęt niestety okazał się wadliwy, a przede wszystkim, jak się już okazało, w chwili wypadku był źle wyregulowany, bo w momencie, kiedy narty przy upadku powinny się wypiąć, niestety one zostały na moich nogach, jedna się zaklinowała w zaspie śnieżnej i spowodowało to wyrwanie u mnie więzadeł i a potem seria powikłań. Jezu, mówisz o tym, że seria powikłań i ten uśmiech. Ja nie wiem, jak reagować na to, ponieważ no, to jest bardzo poważna sprawa, ale nie pojawiły się takie głosy, że po prostu postąpiłaś nieodpowiedzialnie? Oczywiście. W
kadrze szef wyszkolenia no, załamywał ręce, że no jak to poszłaś na zjazdówki, ale prawda jest taka, że no, u nas w kadrze wszyscy chodzili w wolnym czasie na zjazdówki, bo każdy też od ciężkiego treningu szuka chwili odskoczni właśnie, żeby sobie pozjeżdżać na nartach, pójść na snowboard i ja gdzieś podczas innych obozów też, no nie wiem, czy się będę chwalić takimi rzeczami, nurkowałam pod lodem, latałam na paralotni w wolnych chwilach. Bo no chce się żyć, no. Chce się żyć, właśnie o to chodzi, tego, że tak? My spędzamy na zgrupowaniach 250 dni w roku, wszystko podporządkowuje się pod sport i trenuje się 3 razy dziennie, sposób odżywiania, sposób regeneracji i gdzieś jak jest to wolne popołudnie, wolny dzień, naprawdę człowiek czasem chce poczuć się normalnie, czy wyjść na miasto na kawę do knajpy, czy pojeździć na nartach, wszyscy w zimie znajomi jadą gdzieś w Alpy właśnie na turnus narciarski i się za tym tęskni, więc no, też w wolnych chwilach próbujemy udawać, że żyjemy że jest normalnie. Taka jest prawda. Ale to pływanie wam zostaje. No, pływać. Czy to jest za nudne? Po prostu dla człowieka, który normalnie ma to kontakt z wodą i jest wioślarzem, nie ma ochoty już znowu wchodzić na pływalnię. Ale mówisz, żebyś popływać w basenie? A no, tak. Nie pod lodem. Nie. To jest tak, że na basenie też mamy treningi. Po prostu to, co się wykonuje jako trening, to później chyba już człowiek nie potrafi z tego czerpać takiej przyjemności rekreacyjnej. Więc właśnie dużo osób u nas jeździło na zjazdówkach. Po moim wypadku oczywiście przed bezwzględny zakaz sportów ekstremalnych dla wszystkich, bo rzeczywiście jeden moment nieuwagi czy odrobina pecha może zakończyć karierę nawet. Chociaż fakt jest taki, że kolarstwo też jest według mnie sportem ekstremalnym, ponieważ każdy zjazd i każdy wyjazd na ulicę to mijają cię samochody i też jest ekstremalne. Znaczy wszystkie sporty, w które zaangażowana jest duża prędkość, takie kolarstwo, wiadomo, że na zjazdach najostrzejszych, no to prędkość dochodzi chyba do 90 km na godzinę. No ile się nie mylę, czy no narty zjazdowe, wiadomo, że są ekstremalne, no mega jest dużo sportów po prostu urazowych i kontuzje są częścią tego, tak samo w piłce nożnej przecież można, no, jedna skręcona kostka, zwichnięte kolano, to czasem jest sezon z głowy i trzeba naprawdę mieć oczy dookoła głowy. Trzeba, zdecydowanie i trzeba na to uważać, dlatego no, rozumiem absolutnie ten zakaz dla wszystkich, chociaż też dziwi mnie to, że zawsze trenerzy pozwalali, musiała wydarzyć się tragedia, bo tak naprawdę można ją nazwać tragedią i tak poważny wypadek, żeby to było zakazane, ale przechodząc, wiesz co, do tego, jak ta kontuzja wyglądała, ty miałaś popękane, ponad zerwane, tak? Ścięgna, tak, więzadła krzyżowe, piszczelowe, łąkotka, ten wypis lekarski był obszerny, o ile pamiętam. Tak, to było tak, że jak już zostałam zdiagnozowana, wykonano mi rezonans magnetyczny i dostałam opis, to były dwie kartki A4 po prostu obrażeń. Jak ja patrzyłam, były wymienione wszystkie struktury. Praktycznie nic nie pozostało nienaruszone. Właśnie no, najgorszą rzeczą było to, że miałam całkowicie... To było w lewym kolanie. Tak, w lewym kolanie, równo rok temu. Właśnie wczoraj była moja rocznica wypadku. A dzisiaj dodam, mamy 27 lutego, tak. Nagrywamy ten podcast 27 lutego, premiera 4 marca, więc tak, równo rok, tak? Tak. Bardzo krótki czas. Krótki czas, jeśli chodzi o kwestie jedno, że operacji, drugie rehabilitacji, powrotu do zdrowia, sprawności, a następny krok powrotu do sportu wyczynowego, bo między sprawnością a powrotem do sportu wyczynowego no jest jeszcze przepaść. A właśnie no, przydarzyła mi się taka przygoda zła, że po prostu podczas upadku narty mi się nie wypięły, jedna narta sklinowała się w zaspie, ja siłą impetu poleciałam do przodu i tylko usłyszałam takie... I nie wiedziałam, co to oznacza, dopóki nie próbowałam podnieść się i wstać i po prostu kolano, tak jak na najgorszych filmikach na YouTubie, złożyło mi się w przeciwnym kierunku. Gdy próbowałam jakoś zejść ze stoku, jak to mówi się, spługować się, bokiem zjechać, okazało się, że kolano też wypada całkowicie na bok. Czyli ty chyba byłaś w tak dużym szoku, że ty próbowałaś w ogóle wstać, nie czułaś. Nie, ja chciałam dalej jechać na nartach, przecież sportowiec jest niezniszczalny. Ale okazało się, a ktoś że był jednak, obok? Inni ludzie po prostu, co zjeżdżali, zobaczyli, co się stało. Właśnie nikt na początku nie zwrócił uwagi na moje obrażenia, bo ja upadłam.
wstałam, poker face, mówię, jadę dalej, tylko no, noga mi się złożyła do przodu i jak to zobaczył jeden z przejeżdżających Włochów, mi się pyta, czy potrzebuje pomocy, ja mówię, że chyba tak, chyba muszę odpocząć chwilę, a on w tym czasie, bo widział, że jestem w szoku, wezwał po prostu ekipę ratunkową, zostałam zwieziona ze stoku od razu do szpitala, zdiagnozowana tam. Niestety na miejscu był tylko rentgen, a okazało się, że w kolanie jest taki bałagan, że rentgen nic nie wykazał, bo wszystko tam było naruszone, co dawało jednolity po prostu szary obraz i dopiero stwierdzono, że trzeba mnie wysłać jak najszybciej na pełną diagnostykę, na leczenie do Polski. Taka była decyzja, że to będzie najlepsze rozwiązanie. Wtedy wykonano mi rezonans magnetyczny i okazało się, że... Ale już w Polsce. Tak. Okazało się, że tego jednak się nie da wyleczyć w 7 dni, tak jak sądziłam, że odpocznę sobie 7 dni, opuchlizna zejdzie i tak jakby stopniowo docierało do mnie, że to nie jest tak, że ja tam coś sobie stukłam w kolanie, tylko że po prostu... Nie masz mogę, kolana. Tak, nie mam kolana, że mogę zostać kaleką i być niepełnosprawna do końca życia i że najprawdopodobniej tak będzie wyglądać moja przyszłość. I no to było po prostu no, jeden wielki szok, niedowierzanie, bo pierwsze co to jest tak, że no, człowiek tego nie rozumie, pierwsze to jest negacja, sam myśli, że ale jak, to przecież mówię, rano jeszcze byłam na treningu, wyszłam na narty i co, i się skończył mój świat, mówię coś co robię od 20 lat i takie poczucie wielkiej pustki i szumu w głowie, że co teraz, ale jak to i ja na początku bardzo to negowałam, mówię, że no niemożliwe, mówię, jak to... A jak długo? To mówisz o tym czasie, kiedy dopóki był wypadek, pojechałaś do Litwinia i do Polski. Między wypadkiem a diagnozą, tak, to było 10 dni, ja cały czas tak sobie myślałam, że Andrzeju, Poczekaj, bo 10 dni... Miałam wypadek, tak, pojechałaś... I najpierw musiała zapaść decyzja, czy odwieź mnie samolotem, coś okazało ryzykowne przy tych obrażeniach. Wróciłaś samochodem. Tak, zostałam odwieziona do Polski samochodem, zdiagnozowana w Karolinie. I stwierdziliśmy, że żeby walczyć o to... Minęło 10 dni? Tak, między wypadkiem do operacji. I co w tym czasie działo się z twoim kolanem? Ty sobie po prostu okładałaś lodem i nic więcej się nie działo? I tak po prostu cierpiałaś? Kolano zostało umieszczone w ortezie, jako że moja noga latała we wszystkie strony. Muszę się napić. Został umieszczony w ortezie i przechodziłam serię badań oraz lekarze zbierali sztab po prostu do operacji, dywagowali nad tym, jaki przebieg operacji, jakie kroki podjąć, bo w takim stanie, jak była moja noga, generalnie stwierdzono, że nie należy tego operować. Klasycznie się robi tak, że na jakieś 6 miesięcy się po prostu nogę stawi w ortezie, żeby stan zapalny i te zniszczenia się wyciszyły i kiedy zejdzie cały obrzęk i uszkodzenia się trochę wygaszą, to wtedy to, co się da, to się zszywa. A ja cały czas prosiłam, że no nie, no coś z tym trzeba zrobić, bo ja mam mistrzostwa Europy za 3 miesiące, przecież jakoś w ogóle do mnie nie docierało, że mimo wszystko, że usłyszałam, że jest dramat z tą nogą, no mnie nie docierało, że to jest koniec. I ja cały czas mówię, nie, zoperujmy to szybko, to na pewno się poskłada, Andrzeju to się wyklepie, jak to mówią. I gdzieś do mnie powoli docierało, że to jednak nie będzie tydzień przerwy, tak jak myślałam, że opuchlizna zejdzie i na pewno będzie wszystko okej. Lekarze też mnie pocieszali, że ludzie wracają do sprawności, tylko dziwiło mnie to, jak to do sprawności? Ja mówię, do sportu wyczynowego, a nie, że ja się jeszcze kiedyś nauczę chodzić, bo rozmawialiśmy o tym, że ja jeszcze będę chodzić, może jeszcze kiedyś będę biegać. Ja mówię, nie, no ja muszę za 6 tygodni, mówię, najdalej być na nogach, się do Mistrzostw Europy przygotowywać i no na początku to było takie jakby wielkie niedowierzanie, wielkie zaprzeczenie, niezrozumienie sytuacji po prostu, bo ja też nigdy w życiu nie miałam wcześniej kontuzji i wszystko, co mi się jakieś tam przydarzyło, jakieś tam przypadki drobne w sporcie, to były jakieś przeciążenia, które wymagały po prostu kilku dni odpuszczenia treningu i cały czas wierzyłam, że no nie wiem, jakąś operację na szybko zrobi, coś przyszyję i będzie okej, ale no rzeczywiście. Ale ty mówisz o tym sztabie ludzi, który musiał się zebrać, sztab lekarzy. To było na tyle skomplikowane, że nie było lekarzy, którzy teraz tutaj z miejsca byliby w stanie wykonać te operacje z sukcesem i poskładać ci to kolano? Kwestia była taka, że obrażenia wewnętrzne były bardzo duże w nodze
I jest tak, że w stanie ostrym operacje często są nieprzewidywalne, ich przebieg jest nieprzewidywalny. Nie wiadomo, czy wszystko da się zszyć, czy opuchlizna nie spowoduje, że wyjdzie jeszcze gorzej niż pierwotnie by się mogło zdarzyć, więc też jest tak, że jak się robi operacje artroskopowe kolana, bo stwierdzono, że to jest jedyna opcja, to jest artroskopia, jeśli miał być otworzony cały staw kolanowy, to po prostu proces leczenia rekonwalescencji byłby tak długi, że nie było praktycznie możliwości powrotu do sportu, to wtedy się wdzierają dużo komplikacji, a artroskopia musi mieć jakąś tam swoją, powiedzmy, maksymalną długość operacji, żeby miała sens, a ja miałam tyle uszkodzonych w środku struktur, że po prostu trzeba było rozważyć, co trzeba zszyć jako pierwsze, a co zostawić, niech samo się po prostu zrasta. Więc powstał pomysł po prostu, żeby wstawić mi dwa sztuczne więzadła, bo bez tego noga nie była w stanie funkcjonować, bo noga... To jest to, co się właśnie uginało w drugą stronę, tak? Tak, tak. To te więzadła trzymają na strukturę. Tak, blokują zakres, znaczy regulują zakres ruchu, żeby kolano nie składało się do przodu, co się normalnym ludziom nie wydarza, i żeby nie składało się w prawą stronę na bok. Zostały mi wstawione dwa sztuczne więzadła. W międzyczasie się też okazało, że jedna z łąkotek złamała się i odpadła. Po prostu trzeba było gwoździami Było trzeba jej szukać. Tak. No, odpadła tak, to i szukaliśmy jej w kolanie. Nastąpiła jej relokacja, musiała zostać przybita gwoździami i stwierdzono, że to są trzy podstawowe rzeczy, które trzeba u mnie wykonać po to, żeby przywrócić mi możliwość ruchu w przyszłości. A reszta rzeczy, czyli ponadrywane pozostałe więzadła, pozrywane czy ponadrywane jakieś więzadła podkolanowe, przyczepy mięśni, że to w międzyczasie, który będzie mi potrzebny, żeby wygoić ten stan ostry, one powinny też zacząć się regenerować. No i operacja się odbyła, to wiemy, ale potem to nie koniec. To nie, nie czekałaś, aż to się pięknie zrośnie i nie brałaś hantelków do rąk, żeby potrenować ręce, tylko... No taki był właśnie mój plan, że dwa dni po operacji ja już będę w łóżku leżeć, ale już będę sobie jakieś z hantelkami coś wyciskać właśnie na klatę, czy bicepsik robić leżąc w łóżku. Niestety się okazało już parę dni po operacji, że dwa dni po operacji, że coś jest z nogą nie tak, bo nie potrafiłam określić, co się dzieje, ale coś jest dziwne. Ale ona bolała czy puchła? Bardzo dziwny rodzaj bólu, później opuchlizna, przede wszystkim noga zaczęła być sina. I ja tak mówię, kurczę, co się dzieje? To nie wygląda jak kończyna po operacji. Na początku lekarze mnie uspokajali, że to normalne jest, że jest zaburzenie krążenia po prostu, bo wiele naczyń krwionośnych zostało naruszone. Jednak się okazało, że no, noga, mówię, zaczęła się robić zimna po prostu. Coś jest nie tak. Się okazało, że jednak w trybie CITO udałam się na badania. Okazało się, że w operowanej kończynie pojawiła się zakrzepica właśnie w podłudzie, właśnie, że żyły piszczelowe zostały zatkane i w trybie pilnym musiałam zostać poddana leczeniu przeciwzakrzepowemu, bo no, groziło to jedno, że coraz większymi powikłaniami, drugie, że no że mógł powstać zator po prostu, który... No, powstały zatory w żyłach, bo krążenie ustało, ale że A ten, zator do prawego płuca to... Że zator może po prostu się gdzieś urwać i to grozić udarem, czy właśnie zatorem płucnym. I no byłam przerażona, bo też mówię, ta noga nie dość, że była po operacji bezwładna, to była cała sina. To nie twoja noga, a grozili ci amputacją? Czy takich, o takich rzeczach się nie było? Nie mówi się o takich rzeczach po prostu. Lekarze zawsze mówią, okej, wszystko okej, nie denerwuj się, jest pod kontrolą. I wierzyłam, że mówię, te leki przeciwzakrzepowe, które były mi podawane w maksymalnych dawkach, żeby przywrócić krążenie w operowanej kończynie, żeby sytuację unormować, że zadziałają, no bo czemu nie? A jednak się okazało, że to było dopiero preludium do dalszych problemów, bo minęły dwa dni mojej terapii lekowej, a ja zaczęłam czuć, że nie mogę oddychać, że się duszę, że mnie kuje w płucach. I akurat na szczęście byłam wtedy u lekarza i powiedziałam, że coś jest chyba nie tak, no bo
nie wiem, mówię, rozumiem, że była po treningu, że coś sobie ciągnęłam gdzieś tutaj, gdzieś mięśniu na klatce piersiowej, ale mówię, no kuję przy każdym wdechu, nabieram powietrza i czuję tak, jakby brakowało mi tlenu. Mówię, każdy najmniejszy ruch męczy mnie, bo już nie mówimy o wysiłku, tylko ruch, próba wstania i przejścia o kulach do toalety, jakieś podstawowe czynności, stawało się dla mnie niemożliwe, trzy kroki. Okazało się, że coś się dzieje w tym płucu i w trybie pilnym właśnie zostałam wysłana na tomografię żył płucnych. Okazało się, że miałam zator w prawym płucu i też od początku lekarze mnie uspokajali. Mówi, że spokojnie, jest okej, bo to jest w żyle, a nie w tętnicy. Jakbyś miała w tętnicy, to może 2-3 minuty i byłoby po sprawie. O matko. Więc wszyscy jakby starali się traktować to z humorem. Mówili, że też tak cały czas się śmiałam przez łzy i mówili, że jest okej, wyprowadzimy cię z tego i no, jestem tutaj dzisiaj, rozmawiamy, ale no... Ale gdybyś nie miała takiego dziwnego uczucia w płucu podczas tej kontroli lekarskiej, bo to się zaczęło nagle? Czy to był jakiś stan, że stopniowo, że wieczorem? Stopniowo, że coraz gorzej mi się oddychało, czułam coraz większy ból w klatce piersiowej i mówię, tak kurczę, coś jest. Ale gdybyś to przeciągnęła, to mogłoby to się źle skończyć. To jest tak, że po prostu zostało to wykryte na etapie, kiedy wpadł mi, powiedzmy, mały zakrzep do płuca i zatkał mniejszą jeszcze żyłę i wyłączył kompletnie wyłączył jeden segment płuca, po prostu, że jedna część płuca przestała działać, stąd ja miałam te wrażenie, że mi się ciężko oddycha, że mi brakuje powietrza. I jakbyśmy zdiagnozowaliśmy ten zator płuc, no i to uratowało mi życie, bo dostałam jeszcze mocniejsze leki, została podjęta ukierunkowana terapia. Gdybyśmy tego nie zrobili i przeczekali jeszcze jedną dobę, to po prostu urwałby mi się, bo w łydce miałam zakrzepy, tam krążenie ustało, urwałby się jeszcze większy zakrzep, wystarczająco duży, żeby zatkać tętnicę płucną, a niestety to już jest sprawa nieodwracalna i kończy się pod ziemią. Ale kontrolowałaś swój stan zdrowia i czuwali nad tobą ludzie. Tak. Cały czas miałaś kogoś do pomocy, czy sama musiałaś dbać o to, żeby obserwować swój stan zdrowia? Wiadomo, że pacjent musi być świadomy, bo zostałam wypisana ze szpitala i po prostu w domu zaczęłam. Szybko, prawda? Tak, drugiego dnia po operacji zostałam wypisana ze szpitala. Podobno takie są procedury medyczne, więc według procedury zostałam wypisana i byłam w domu po prostu, ale codziennie jeździłam czy na jakąś tam rehabilitację, czy diagnostykę lekarską, bo cały czas były przeprowadzane różne badania i no w miarę pogarszania się mojego stanu ta diagnostyka się poszerzała, były i badane jakieś tam czynniki krwi, coraz więcej leków mi było podane, dwukrotnie lądowałam właśnie w klinice angiologii w szpitalu na Banachau, tam jest świetna angiologia, no i tam zostałam też przywrócona do życia, postawiona na nogi. Właśnie trafiłam w najlepsze ręce, po prostu najlepszych fachowców i w życiu nie powiedziałabym, tak jak wiele osób psioczy na naszą służbę zdrowia, na szpitale publiczne, że źle funkcjonują. Fachowcy i lekarze są z największym sercem i są fantastycznymi ludźmi i naprawdę tak mi dodawali otuchy, wspierali, a przede wszystkim wyleczyli, że no, ja mam dozgonny dług po prostu wdzięczności. Niesamowita sprawa. Wiesz, to jest wszystko, zależy od tego, na kogo trafisz. Człowiek to tylko człowiek. Człowiek ma swoje emocje i człowiek ma swoją pracę, więc bardzo dobrze, że tak trafiłaś. I mówisz, że dodawali ci otuchy. I to też jest dla mnie bardzo istotny element w tej całej twojej, w tym całym powrocie do sportu. Bo noga i jej powikłania pooperacyjne to jest jedna rzecz, ale głowa to jest druga rzecz, tak? Będziemy sobie jeszcze tutaj rozmawiać o tym, jak się rehabilitowałaś, ale ten proces, który zaczął się od momentu wypadku w twojej głowie, na początku nie dopuszczałaś do siebie tego, że jest tak poważnie, ale potem chyba zdawałaś sobie sprawę, że jest coraz poważniej, coraz szersza diagnostyka. Tak. Pokazywała ci, że robi się po prostu gorzej. Zgadza się. Co działo się w twojej głowie w takim razie? Jak Weronika Deresz myślała o sobie, myślała o wioślarstwie w tamtym czasie? Tak jak rozmawiałyśmy, pierwszy etap to było zaprzeczenie. Później zrozumiałam, że sytuacja pod kątem sportowym
jak czeka mnie operacja, jest bardzo poważna, że to nie jest tydzień przerwy, 2 tygodnie, 6 tygodni, tylko to jest kilka miesięcy przerwy albo sezon przerwy. I gdzieś zaakceptowałam to, że będę musiała na razie odstąpić od kariery wyczynowej, a w miarę przychodzenia powikłań, kiedy naprawdę najpierw zaczęłam walczyć o zdrowie, bo weszła zakrzepica, później walczyć o życie, bo miałam zator płucny, dotarło dla mnie, że to sport to jest tylko jeden etap w swoim życiu, jeden drobiazg, że no zdrowie, wiem, że to brzmi absolutnie trywialnie, ale że zdrowie jest najważniejsze i zrozumiałam, że jestem jakby na takim poziomie zero i od tego momentu się od nowa muszę nauczyć życia. Pierwsze co, to muszę wrócić do zdrowia, postarać się wrócić do samodzielności, bo to też stało pod znakiem zapytania. I w tym momencie właśnie okazało się, że jest wielu fantastycznych ludzi, którzy mnie na tej drodze wspierali, poczynając od rodziny, która jest najważniejsza, od przyjaciół, którzy byli wkoło, poprzez grono niesamowitych fachowców, którzy byli nie tylko technikami w swoim zawodzie, że potrafili postawić mnie na nogi, wyrehabilitować, czy udrożnić moje żyły, czy diagnozować mnie na bieżąco, tylko też byli fantastyczni pod tym kątem, że wiedzieli, jak podejść do pacjenta i pomóc mu przejść tą drogę. Też ze wspaniałą panią psycholog współpracuję cały czas, panią Martyną Wojciechowską, która... Martyną Wojciechowską, to na krańcu świata, tak? Nie, Martyną Nowak, przepraszam. Napiszemy do Martyny Wojciechowskiej, może super, że robota. Też jest, ojej, nie wiem, o czym ja myślę. Z panią Martyną Nowak i ona też mi powiedziała, Weronika, wszystko w życiu, choćby było najtrudniejsze, najdziwniejsze, postaraj się przyjąć, że się dzieje po coś, że spójrz na to wszystko z dystansem, przyjmij to też, że okej, to się stało, że wypadek to jest taki moment, że naprawdę przewartościowuje twoje życie, że uczy, jak się zatrzymać w tym pędzie naszej codzienności. Przyjmij to na klatę i zobacz, co możesz zrobić metodą małych kroczków. I tak zaczęłam patrzeć na moje życie, że spadłam z samego szczytu, z podium światowych imprez. Rok wcześniej wygrałam Puchar Świata, byłam wicemistrzynią Europy, a nagle życie zatrzymało mnie do tego stopnia, że no musiałam od nowa nauczyć się chodzić, o co bardzo długo walczyłam. Przez 2 miesiące nie potrafiłam się nauczyć chodzić, od kiedy z powrotem stanęłam na nogach. I moja skala sukcesów stała się totalnie inna. Właśnie pierwsze kroki o kulach były sukcesem. Kiedy było? Kiedy to było? To dopiero było jakieś 2 miesiące po wypadku. Zaczęłam w miarę chodzić. Pierwszy moment, kiedy mi się udało odstawić kulę, pamiętam, jak ja byłam szczęśliwa, kiedy rano postawiłam pierwsze kroki, mogłam iść do kuchni i zrobić sobie kawę i sama sobie tą kawę przynieść do łóżka, że przestać być zależna od innych osób, po prostu nawet nie to, że zależna, tylko odciążyć wszystkie osoby, które musiały nieustannie o mnie dbać, pomagać mi w najprostszych czynnościach, właśnie od ubrania się, poprzez korzystania z toalety, poprzez karmienie mnie, no bo byłam unieruchomiona, że naprawdę spojrzałam na wszystko od innej strony. Każdy, wydaje mi się, że każdy wypadek, każda ciężka choroba jest nauką, gigantyczną nauką akceptacji i przede wszystkim wielką lekcją pokory, że wtedy dopiero rozumiemy, jacy na co dzień jesteśmy zadufani, jakby aroganccy, uważamy, że wszystko gdzieś tam nam się należy, że zdrowie, nikt nie docenia tego jako dar, to jest coś, co jest nam dane, to jest normalne, że umiemy chodzić, poruszać się, że widzimy, słyszymy, ale jak rzadko to doceniamy, że to jest, to dopiero się czuje, kiedy to się utraci, więc jakby taka gigantyczna lekcja pokory i przewartościowania wszystkiego w moim życiu i no niesamowite doświadczenie. Dużo osób właśnie mnie pyta w wywiadach sportowych, że jak często sobie myślisz, że chciałbyś cofnąć czas, że uniknąć tego feralnego dnia, kiedy się rozbiłaś, kiedy taki nastąpił uszczerbek twojego zdrowia, po którym walczyłaś o życie. Ja mówię, tak naprawdę z perspektywy czasu
nie chciałabym cofnąć tego momentu, bo takiej lekcji życia bym nigdy nie dostała, po prostu przewartościowania, bo tak jak wszyscy sportowcy, żyłam na wielkich obrotach, zawsze pędziłam z takim aroganckim poczuciem, że jestem niezniszczalna, bo my jesteśmy przecież takimi, się mówi, ludźmi z żelaza, którzy wszystko wytrzymają i też może stąd to moje jeżdżenie na nartach i pozwalanie sobie gdzieś na jakieś ryzyko, no bo zawsze było, nie, ja, mi się nic nie stanie, niemożliwe, mówię, przecież no, jesteśmy twardzielami, ale jednak nie, każdy jest bardzo kruchy i delikatny i właśnie tego nauczył mnie wypadek i naprawdę czasu bym nie cofnęła, bo ta wiedza o samej sobie, o moich emocjach oraz nauka docenienia relacji i całego dobra i daru po prostu, jakim jest życie i zdrowie, no to ile bym książek nie przeczytała o rozwoju osobistym, na ilu spotkaniach z jakimiś coachami bym nie była, to nie nauczyłabym się tego, jakie doświadczenia dał mi ten rok i to jest ta moja wartość dodana, która myślę, że dziś czyni mnie silniejszym jako sportowca. Bo postanowiłam wrócić i walczyć dalej o mój olimpijski sen. Ten wypadek. Mm-hmm. Nie, bo chciałam powiedzieć choroba. Bo tak zaczęłyśmy o tych medycznych rzeczach, już chciałam powiedzieć ta choroba. No to nie była choroba, dalsze powikłania były chorobą, ale ta kontuzja, ten wypadek zweryfikował twoich znajomych i ludzi wokół ciebie, przyjaźnie. Też zrozumiałaś coś, kogo wokół siebie masz. Pozytywnie, ale negatywnie również? Czy takich sytuacji nie było? Każde takie twarde lądowanie, przełomowe wydarzenie w życiu zawsze weryfikuje relacje międzyludzkie. Jedno to jest to, że część osób z mojego życia zniknęła, ale na tym się nie chciała skupiać. Po prostu taki jest świat, ale przede wszystkim była to dla mnie ogromna lekcja docenienia dobra, które jest wokół mnie, fantastycznych relacji. Poznałam przy okazji leczenia, terapii najfantastyczniejszych ludzi na świecie, ludzi z otwartymi sercami, którzy chcą się po prostu dzielić dobrem bezwarunkowo, pomagać, to odmieniło mi bardzo spojrzenie na świat, bo też jakby kultura sportowa, środowisko sportowe jest bardzo nastawione na rywalizację, na wyniki takie zero-jedynkowe, a nagle jako osoba niepełnosprawna wylądowałam gdzieś na... Osoba z niepełnosprawnością. Z pełnosprawnością, przepraszam. Bo to też zmieniamy to podejście, tak, prawda? Tak. W mówieniu o osobach z niepełnosprawnością. Mm-hmm. Chociaż jakby no. Ja się bardzo utożsamiam z moimi przejściami jakoś, nie wiem, moja optyka była taka, że okej, to jest mój stan, ja z tym jestem pogodzona, ale zgadzam się z tobą. Więc bardzo to odmieniło moje spojrzenie na świat i mega, mega na plus. Tak jak to powtarzam po raz enty, dla mnie ten wypadek był ogromną lekcją docenienia i ogromną lekcją, takim podręcznikiem pozytywnego myślenia po prostu, przez który musiałam przerobić rozdział po rozdziale, by wrócić do swojego świata. Rozdział po rozdziale wskazuje na to, że to odbywało się etapami. Czy w tych etapach przygotowania mentalnego do powrotu do sportu, bo wiemy, byłaś na Mistrzostwach Świata w Lińcu w sierpniu już tak naprawdę, tak? Po tych wypadkach, po tych emocjach, które były, musiałaś sobie ułożyć to w głowie i te rozdziały, jak one wyglądały? Te rozdziały i to dochodzenie pomagała ci właśnie ułożyć pani psycholog Martyna Nowak? Tak, pani Martyna Nowak. Jak to wyglądało? Jak to były sesje? Spotykałyście się, czy raczej to odbywało się w luźnej atmosferze? Szłyście sobie gdzieś razem i rozmawiałyście, czy nie? To była taka sesja psychologiczna Weronika Martyna. Nie, żadnej kozetki nie było, takie jak to zawsze na filmach jest przedstawione, więc raczej w luźnej atmosferze to zawsze pomaga. Mhm. Skrócić dystans i nawiązać relacje. Spotykałyśmy się gdzieś w kawiarniach w pobliżu mojego domu, czy w restauracji, bo wiadomo, że zawsze jedzonko też, dobre jedzonko godzi obyczaje. Ale właśnie pani Martyna nauczyła mnie tego, że jak już życie cię zatrzymało przymusowo, to skorzystaj z tego zatrzymania, przemyśl wszystko i metodą małych kroków. Nauczyło mnie to spojrzenia, że każdego dnia jeden dzień po prostu zrób dzisiaj co możesz i nie zastanawiaj się, czy się uda coś za miesiąc, za rok, po prostu działaj tu i teraz. Więc pierwszym moim celem było odzyskać zdrowie właśnie
najpierw rozpuścić zator w płucu, następnie wyczyścić żyły, żeby były drożne, wyjść z tej zakrzepicy, co trwało 3 miesiące i zakończyło się sukcesem. Okazało się, że wszystko jest naprawdę okej z moim układem krążenia, więc gdzieś na dalszym etapie mogłam wtedy myśleć o powrocie do sportu, ale jeszcze raz po kolei mówię, likwidacja zatoru, wyczyszczenie żył, następnie nauczyć się chodzić od nowa, bo moje obrażenia były tak rozległe, że gdzieś mózg zanegował fakt, że ta noga jeszcze będzie kiedyś używana. Mhm. I jak już pozwolono mi odstawić kulę, okazało się, że ja tej nogi w ogóle nie umiem przemieszczać, zginać. Mhm. Był dla mnie potworny problem, żeby się nauczyć chodzić. Organizm się naprawdę buntował, że no gorsze miałam jazdy niż małe dzieci, co wstają i się przewracają. Dzieci przynajmniej robią to naturalnie, a ty tak, starałaś się o tym myśleć. Ale w wioślarstwie, w sporcie mamy trening. To jest nasze zadanie, to jest nasza praca domowa do odrobienia. Tak? Tak. A pani Martyna dawała ci też pracę domową? Przyjdź dzisiaj do domu, odpal swój ulubiony serial, tyle i tyle czasu musisz pomyśleć o pewnych elementarnych kwestiach. Zgadza. Czy nie? Czy w ogóle to wygląda taka praca inaczej? No bo ja staram się wniknąć w twoją psychikę. Wniknąć w to, bo wiesz, jak mówimy o tym, że chciałam nauczyć się chodzić, to tak łatwo się teraz mówi, bo ty sobie przerobiłaś to wszystko. To jest jakaś perspektywa czasowa, tak? Ale zadania, prace domowe na pewno jakieś były. Jak to wyglądało? Były prace domowe. Przede wszystkim największa praca była z emocjami, żeby okiełznać tą nową sytuację, nowy punkt życia, w którym się znalazłam, żeby to umieć zaakceptować i nie stresować się tym właśnie za bardzo, żeby po prostu przyjąć to, co jest. Jak to robić? Jak to robić? Nie stresować się. Ja też sobie bardzo często mówię, a dzisiaj, wiesz, przychodzi Weronika, nie stresuj się, będzie luźno, będzie fajnie. Oczywiście jest, ale wiesz, o co mi chodzi, że jest taki stres, to, że sobie coś myślisz, że ma się, nie wiem, przed zawodami, nie stresuj się, zrobisz to, co wypracowałaś przez ostatni rok i to tylko sprawdzenie, to jednak trema, stres, emocje, hormony, działanie kortyzolu i tak dalej na organizm działa niezależnie od ciebie. Jakieś zadania konkretne. Zgadza się. Właśnie więc pani Martyna szybko zauważyła, że jak większość sportowców chyba jest osobą zadaniową, więc po prostu mi trzeba dać jakiś cel i tym się zajmujemy. I najpierw właśnie był to cel nauka chodzenia, następnie próby wdrożenia jakiejś aktywności fizycznej, bo w ogóle na tym etapie już się pogodziłam, że raczej mój powrót do sportu albo będzie długi, albo nie nastąpi nigdy, że pierwsze było to, żebym właśnie nauczyła się chodzić, nauczyła się być samodzielna. Przy tym bardzo dużo czasu dziennie poświęcałam na rehabilitację pod okiem właśnie fizjoterapeutów, rehabilitantów w Karolinie. Oni też sterowali moim jakby pierwszym wdrażaniem. Super, że o tym mówisz, tak, bo ja za chwilę też chciałam do tego przejść, jak wygląda rehabilitacja kolana. Pierwszym takim wdrażaniem mnie do ruchu stopniowo zaczynały być dołączane jakieś tam ćwiczenia sportowe, najpierw ze sprzętem rehabilitacyjnym, później już ukierunkowane na odbudowę mięśni, bo też jakby no długotrwałe nieużywanie kończyny przeze mnie spowodowało, że no ja miałam udo chudsze niż łydkę. Że dużo słuchałaś? Noga... Wagowo nie wiem, bo nie byłam w stanie stanąć na wadze, bo nie stałam, nie chodziłam, więc nie wiem ile schudłam. Ale optycznie, sporo. Tak? Optycznie tak, że wyglądałam jak szkielet. Naprawdę straciłam bardzo dużo masy mięśniowej. Moje lewe udo było chudsze niż łydka, naprawdę. Że no, takiej nogi ja nigdy nie widziałam i do tej pory w zasadzie walczę z wyrównaniem tego ubytku tkanki mięśniowej. Ale jest okej, bo jakby no, nie ilość tego mięśnia, tylko jakość jest ważna, więc... Rehabilitacja była etapowa i w pewnym momencie... Codzienna? Codzienna, plus moje ćwiczenia w domu, które miałam zlecone, plus jak najwięcej spacerowania, aktywizacji kończyny, żeby ona odzyskała jak najszybciej sprawność i ruchomość, bo też jakby przez te powikłania, że nie mogła moja być rehabilitacja przeprowadzana według schematu, bo zamiast na sali rehabilitacyjnej spędzałam czas w szpitalu, w klinice angiologii właśnie lecząc zakrzepicę, to
gdzieś powstały wzrosty w moim kolanie, ograniczenia ruchomości, że prawie, nie wiem, chyba 3 miesiące walczyliśmy o to, żeby w ogóle udało mi się zgiąć nogę do kąta 90 stopni, bo no niestety te wszystkie struktury operowane tak nie chciały współpracować. Nie chciał współpracować, raczej to wynikło z tego, że mój organizm był nadmiernie chętny do gojenia i zamiast tylko zagoić pocięte, porozrywane struktury, nadbudował je nadmiernie, że po prostu pojawiło się zesztywnienie stawu i musieliśmy walczyć z tym, żeby odzyskać ruchomość po wypadku. I no, na szczęście udało mi się to zrobić, chociaż był to naprawdę gigantyczny, gigantyczny, długi i mozolny proces. Ale no to mówię tylko dzięki fachowcom, których spotkałam, bo samą to nigdy nie wróciło. Taka rehabilitacja boli? Ile czasu poświęcałaś na to? Godzinę, dwie? To było tyle, co trening normalnego sportowca, czy o połowę krótszy? Ile musiałaś tak proporcjonalnie do swojego everyday life poświęcić na rehabilitację? Czy może jeszcze więcej, paradoksalnie? No właśnie to jest paradoksalne, bo się wydawało mi się zawsze, że my sportowcy mamy takie ciężkie życie na treningach, a jednak okazało się, że walka o powrót do sprawności, powrót do zdrowia była dużo cięższym procesem i tak średnio rehabilitowałam się ze wszystkimi ćwiczeniami usprawniającymi. To było 6 do 8 godzin dziennie, po prostu nieustannego, walka to jest złe słowo, nieustannego procesu po prostu usprawniania, starania się, przywrócenia ruchomości w kończynie, zabiegów różnych fizykalnych, po prostu masaży, nie masaży, to po prostu od rana do wieczora coś się działo, coś robiłam, żeby odzyskać sprawność i móc chodzić. Dlaczego ja się to pytam? Bo jest dużo sportowców, amatorów, którzy ulegają pewnej kontuzji, podejmują te pierwsze działania. Zazwyczaj nie są to aż tak poważne kontuzje i może nie dochodzi do tego przewartościowania życia. Tak, zrozumienia czegoś zupełnie innego, że coś się utraciło w tym momencie. I zdaje mi się, że po prostu ta rehabilitacja gdzieś jest zaniechana w krótkim czasie. Że pierwsze 2 tygodnie, pierwszy miesiąc, tak, ochoczo wracam do zdrowia, a potem gdzieś to ustaje. I wtedy chyba jest ryzyko, że to kolano bądź inna część ciała uszkodzona, na przykład bark po wypadku rowerowym, w jakimś upadku i znerwaniu obojczyka. To wtedy po miesiącu to jest zupełnie za krótki czas. Tak, tak. Właśnie jak rozmawiałam z rehabilitantami i też jakby widząc długość mojego procesu przywracania sprawności, mogę powiedzieć śmiało, że rehabilitacja musi być kompleksowa i pełna. To nie może być tak, że trochę ból odstąpi, czy trochę się lepiej poczuje. Właśnie, to jest kwestia bólu. Okay, to jest, okay, przestanie mnie boleć, koniec. Tak, bo ludzie z reguły tak, jak i z leczeniem, czy kataru, nie kataru, przeziębienia, tak, a czuję się lepiej, no to okej, znów bez czapki na dwór. To jest ta sama metoda właśnie. Więc w sporcie też to tak nie jest, że przestanie boleć, czy odzyskam ruchomość, to znaczy, że to kontuzjowane miejsce jest zdrowe. Jednak czasem trzeba poświęcić dużo więcej uwagi i po prostu nie tylko odzyskać zdrowia, ale też usprawnić uszkodzone wcześniej tkanki, jakby je nadbudować, usilnić, żeby ta kontuzja nie powracała, żeby profilaktykę już na przyszłość jakąś wprowadzić. To ty byłaś bardzo dobrym pacjentem, bardzo zdeterminowanym, bardzo zaangażowanym i fizjoterapeuci mogli się tylko skarżyć na tych inni, którzy pacjenci mieli przyjść, a już nie przyszli, bo praca, bo dzieci, bo coś innego, bo już mi się nie chce, już mnie w sumie nie boli. No właśnie, wszyscy moi rehabilitanci śmiali się, że sportowcy to są najlepsi pacjenci, bo totalnie nadgorliwi, po prostu zrobią wszystko, co trzeba, w domu powtórzą, później jeszcze raz przed snem i no bardzo są skoncentrowani po prostu na przywróceniu sprawności i odzyskaniu jej, bo jakby no, jak to ja się zawsze śmieję, że zarabiam ciałem po prostu, no ciało to jest nasze Jezu. Ciało to jest nasze narzędzie. Ono ja ci dam to do autoryzacji, to zobaczymy, czy wytnie, czy nie wytnie, że zarabia ciałem na swoje życie. No, a nie jest tak. Więc mówię, no jakby no jest, układy, jakby nie patrzeć, aparat ruchu, aparat mięśniowy musi być jak najsprawniejszy. Ja wiem po prostu, że jeśli ta noga nie będzie działać, no to po karierze właśnie. No ale właśnie jedno to było, tak jak rozmawiałyśmy wcześniej, leczenie ciała, rehabilitacja, a drugie to było właśnie leczenie głowy i też
No bo jak tu się... Sama dałabyś radę? Sama dałabyś radę bez chyba psychologa? Nie, chyba nie, bo to ktoś musi jednak cię za rękę poprowadzić, jak małe dziecko, też dać ci świeże spojrzenie na całą sytuację. A może to być osoba bliska, czy musi to być osoba z zewnątrz? Ciężko mi powiedzieć, chociaż wydaje mi się, że jednak osoba z zewnątrz jest odpowiedniejsza, bo nie jest zaangażowana emocjonalnie, umie spojrzeć zimno na pewne sytuacje, umie czasem cię tak... nazwijmy to emocjonalnie spoliczkować, powiedzieć, że dość użalania się nad sobą, przestań coś tam rozdarpywać rany, przestań o tym myśleć, skup się, spójrz inaczej i zacznij działać. A osoby bliskie wiadomo, że są takie, że też próbują wesprzeć, pocieszać, a to czasem nie tylko o to chodzi, żeby jakby kręcić się w kółko wokół tego zdarzenia, tylko umieć wyjść poza tą sytuację i odzyskać tą swoją siłę sprawczą. I to daje psycholog, który jest fachowcem po prostu w swoim zawodzie i przeszedł pewnie też przez wiele takich sytuacji, wiele takich kryzysów już umiał ugasić, więc no myślę, że ta pomoc była nieodzowna i naprawdę szapoba. Trzeba mieć wokół siebie takich ludzi. Ale jak mamy tych najbliższych, to oni się, tak jak mówisz, mega martwią. Tak. Mówią, weź, nie rób już tego. Weronika, po co ci to? Rozwalone kolano masz. Daj sobie spokój. Były takie sytuacje? Oczywiście. Bo ja wyobrażam sobie moją mamę, której ja wychodzę pobiegać, a mama mówi, Boże, drogi dziecko, ty się zamęczysz. No właśnie tak było i tym bardziej ten mój pomysł powrotu do sportu nie wynikał z tego, że jakieś miałam, nie wiem, nie wiedziałam, co z sobą zrobić, czy nie miałam planu B. Właśnie pani Martyna powiedziała mi, że najlepszym sposobem na uporządkowanie sobie spraw w głowie i jakby poradzenie z sytuacją jest próba powrotu do tego, co się robiło zawsze. Próba udawania przed samym sobą, że wszystko jest okej i wrócenia na swoje stare tory. Czyli nie próbowałyście robić planu B, a gdyby jednak nie. Zdrowie. Gdyby nie wyszło, musiałybyście zrobić plan B, ale wyszło. Ale wyszło. Super. Miało być, tak jak mówiłam, zdrowie przywrócone i później zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mhm. Jako, że w czasie rehabilitacji dużo trenowałam, ćwiczyłam, gdzieś tam powoli zaczęłam. Ale nie przesadzałaś. Nie przesadzałam. Miałaś już świadomość, wszystko wyłożyłaś to. Zaleceń terapeutów, gdzieś tam jakieś pierwsze podnoszenie ciężarów izolowane, tu mówię, jakieś tam ćwiczenia nóg na suwnicy czy zginaczy, żeby odbudować tą tkankę mięśniową utraconą. Ale nie na ergometrze. Na ergometrze później. Gdzieś pierwsza jazda na rowerkach rehabilitacyjnych. Na ergometrze oni wiedzieli, że ja chcę iść na ergometrze, więc robiliśmy tak, że jedna noga była niesprawna, nie zginęła się jeszcze, więc jedną nogę miałam na ergometrze wpiętą w podnóżek, druga była obok położona na deskorolce i taką łamaną metodą pozwalali mi jeździć na ergometrze. Ale patrzyli na ciebie, czy nie robi tego po swojemu. I wszyscy mówili to samo, że najlepszą metodą na odzyskanie równowagi jest po prostu próba powrotu do tego, co się zawsze wcześniej robiło. Więc gdzieś tam myślałyśmy tylko o tym, żebym wsiadła z powrotem do łódki, powiosowała dla siebie, żebym się czuła w swoim żywiole, ale kurczę, się szybko okazało, jak tylko ta noga odzyskała ruchomość, bo głównym problemem był brak ruchomości po prostu tej opadowanej nogi. Tak, tu mamy to zginanie. Tak. Na szczęście nie biegasz, nie pukasz. Tak, nie pukam, nie stukam, nie przeciążam, nie rotuję. Więc jak tylko mi się udało odzyskać to zgięcie, wsiadłam do łodzi i się okazało, kurczę, że działa, że się da płynąć i... miesiąc po tym, jak pierwszy raz wsiadłam do łodzi, trenerzy pozwolili mi wrócić do kadry. Na początku tak tylko terapeutycznie po prostu, żebym pobyła w swoim środowisku, ale terapeutycznie posiedź sobie Weronika tutaj na brzegu w Łodzi, bo pewnie się też trochę trenerzy bali, co? Nie, bo wszyscy się bali. Puszczą cię, jak coś się stanie, to odpowiedzialność spoczywa na trenerze. Czyli czasami lepiej zawodnikowi powiedz, ty jeszcze odpocznij. To jeszcze nie jest twój moment. Bo jak przeforsujesz, zgadza się. Trener cały czas oczekiwał feedbacku, właśnie cały czas się pytał, czy wszystko jest okej, że jak tylko wszystko coś okej? Tak, ja zawsze, jest okej. No właśnie, tobie nie można wierzyć. Sportowcom w ogóle nie można wierzyć. To prawda, ale już byłam nauczona. Jak po tobie da się poznać? Jak po tobie da się też poznać? Teraz już da się poznać. Jak jest nie okej, to już mówię. Ja mówię, że już mam dosyć. Nauczyłaś się tego. Że mnie boli, czy coś. Życie mnie nauczyło, że... Bo wcześniej to jest... Nie, to jest taka mina, tak, nie? Poker face, zacisnę zęby, jest okej. Okay, cały czas do przodu. No tak działają sportowcy, no bo jest rywalizacja w sporcie, jest rywalizacja o miejsce w kadrze, więc no to jest normalne, że tak mówię, że trzeba wszystkich
mówię, jakoś przeskoczyć na treningu, więc no, zaciska się zęby i robi swoje, więc... Ale kontuzja trochę wyklucza. Nie wiem, czy mówili ci ludzie, ci najbliżsi cię wspierali, może trochę mówili, że już tego nie rób. A jak było? Mogłaś się odnaleźć potem w kadrze? Czy było trochę trudniej? Generalnie tęskniłam za kadrą i za moim życiem, ale pierwsze spotkanie z kadrą to dla mnie był ogromny stres, bo wróciłam jako osoba, jako model powypadkowy, się śmieję, uszkodzony. Nie chcieli się wymienić na lepszy model? Czy nie było nikogo? W międzyczasie zostałam wymieniona jakby na trą rzeczy na lepszy model, no bo to jest tak show must go on, jedno ogniwo wypada, ktoś na twoje miejsce wsiada. Jest ta stworzona nowa osada w kadrze, inna dwójka, a w międzyczasie pozwolono mi wrócić, trenować w kadrze i to był dla mnie ogromny stres po prostu, czy ja jestem w stanie dorównać temu poziomowi sportowemu, który wcześniej reprezentowałam, bo wiadomo, że chciałam wrócić do sportu, ale nie chciałam wrócić za wszelką cenę i nie chciałam być dla kogoś kulą u nogi i po prostu jakimś sportowcem niepełnowartościowym, ale... Ale okazało się... Testy sportowe, że... sprawdziany pokazały, że wróciłam do... w zeszłym sezonie już do tego poziomu, a teraz już jest tylko lepiej. Twoja tkanka mięśniowa została odbudowana? To są jakieś parametry na to, że nie wiem, może jest jeszcze lepiej, jeszcze mocniej się przyłożyłaś do treningu i parametry są jeszcze lepsze niż przed wypadkiem. U nas parametry mierzy się badaniami wydolnościowymi, tak jak we wszystkich sportach, mówię, tak jak i kolarze mają badania na rowerach, lekkoatleci na bieżni, tak samo mamy my te badania wydolnościowe na ergometrze i właśnie wiele osób by w to nie uwierzyło, ale no jakby taka moja pozytywna desperacja i chęć powrotu do tego, co zawsze robiła, spowodowała, że te parametry mam na najwyższym poziomie kiedykolwiek w historii. Jestem, mimo że rok temu miałam wypadek, jestem dziś silniejsza niż przed wypadkiem. Mam wyższe progi wydolności. Mieliśmy Mistrzostwa Polski w styczniu na ergometrze. We Wrocławiu, prawda? Tak, we Wrocławiu. I udało mi się pojechać na tych Mistrzostwach Polski czas 2 sekundy lepszy niż przed wypadkiem rok temu, więc myślę, że jest okej. Okay. Całkiem. Ze strachem też mówię, wróciłam do robienia ciężarów maksymalnych na siłowni, bo tak to robiłam, tylko takie mniejsze ciężarki. Boże, jakie to są ciężary? Weronika. Spore ciężary to są, więc generalnie... Nie chcę mówić, to jest tajemnica. No. W grudniu wróciłam do dźwigania ciężarów i już miesiąc później, w styczniu się okazało, że na wszystkich sprawdzianach siły maksymalnej zrobiłam życiówki, że jednak moje tytanowe kolano działa właśnie, że no, martwy ciąg poprawiłam o 20 kg. Ale to chyba nie jest doping, co? No, wstawili ci coś lepszego. Może ktoś powie, że to doping technologiczny. No, wstawili ci coś lepszego niż naturalne, zdrowe ludzkie kolano. Nie, nie no, żartuję, trochę żartuję, bo widzę twoją minę. Nie no, wiesz, to ludzie mają naprawdę różne pomysły i jeśli komuś idzie lepiej i nagle wraca po wypadku takim poważnym, w ogóle otarła się o śmierć, a tutaj robi ten, no zaraz coś wymyślą. No oby nie. Przede wszystkim po takim wypadku głowa wraca dużo silniejsza. Że człowiek naprawdę, jeśli decyduje się wrócić, to wie, po co wraca. Że ja wracam, żeby to robić dla siebie, uprawiać ten sport, bo kocham. Nie dlatego, że komuś coś muszę udowodnić, że takie są wymagania kadry, że ktoś czegoś ode mnie oczekuje, tak jak nieraz było wcześniej, że po prostu spełniało się czyjeś oczekiwania, czyjeś wymagania. Teraz mówię, nie, robię to dla siebie. Każdy dzień jest moją nową historią i chcę pisać sobie jak najlepszy scenariusz życia i po prostu postanowiłam jeszcze raz zawalczyć o igrzyska, bo jedynym medalem, którego mi brakuje, to jest medal olimpijski. I ale teraz... na igrzyskach olimpijskich dodam tylko, że Weronika już byłaś w Rio. Tak, w Rio. Siódme miejsce tam zajęłyśmy z partnerką. I za mało, to jest dla ciebie za mało i będziesz walczyła. Mi się to właśnie bardzo podoba, wiesz, w wywiadach, jak mówisz, będę walczyła jak wściekła, będę jak szalona. Brakowało, też lubisz takie sportowa rywalizacja, sportowa agresja, bo muszę pokazać zęba. No wiesz, takie porównania zawsze są to takie do walki. Ja bardzo, dlatego też odcinek bardzo sobie, lubię. Walka o życie po kontuzji. No nie wiem, czy za mocny nie jest ten tytuł, ale zweryfikujemy to sobie później. Jest to prawdziwy, jest prawdziwy, bo nie? Historia, przez którą przeszłam, naprawdę to była historia przez walkę o życie, walkę o zdrowie, walkę o sprawność, a teraz na szczęście już taka przyjemna walka, czyli walka o medale.
Ale masz nową partnerkę w osadzie, Kanadyjkę, Polkę Kanadyjkę. Tak. Tak? Tak, i nie myli z Kanadyjkami z rodzajem kajaku. Tak, więc... Kanadyjkę z Ameryki Północnej. I to jest nowa twoja partnerka, która zdaje się twoim przygotowaniem mentalnym i stosunkiem do sportu jest do ciebie dość podobna. Tak, jesteśmy do siebie bardzo podobne z charakteru. Obie bardzo byśmy chciały postawić kropkę nad i w sporcie. To jest moja nowa, stara partnerka, się śmieję. My miałyśmy przyjemność wiosłować razem 8 lat temu, kiedy walczyłyśmy wspólnie Mistrzostwo Świata, po czym ona, stwierdzając, że właśnie ma w sporcie to, co chciała, powiedziała, że chciała swoje życie przekierować teraz na nowy tor, założyć rodzinę. Wróciła do siebie, do Kanady. Udało jej się tam właśnie wziąć ślub, spełnić marzenie. Udało jej się wziąć ślub. Dobra, to jest do wycięcia. Nie wytnę tego, nie wytnę. Udało się, ale to jest też kluczowe trochę. Udało się spełnić trochę, swoje tak? No marzenie bo... właśnie o ustabilizowaniu życia. Wiesz, życia no jak mówisz, sportowe jest wszystko podporządkowujesz, no to trochę tak można powiedzieć. Tak, no może normalnie prawda, na co dzień ktoś by nie powiedział, że udało mi się wziąć ślub. No w sporcie, ale trochę w sporcie tak jest. To jest tak, że coś kosztem czegoś. Mm-hmm. Chcesz mieć wyniki sportowe, nie masz czasu na życie prywatne, dla rodziny, przyjaciół, znajomych, dla swojej drugiej ale jej się udało, super. Się. Ma 2,5-letnią córkę, tak? Tak, 2,5-letnią córeczkę Olę i gdy padła propozycja, bo tak nas zatknął los w zeszłym roku, czy chciałaby może powiosłować, zawalczyć o ostatnie marzenie sportowe, bo ona właśnie po urodzeniu dziecka wróciła do sportu 2 lata temu. Ona czyli pół roku po porodzie. Tak. To tak dość szybko. Szybko. Tak krótko ty. I na temat właśnie. Konkretnie. No, widzę pewne zbieżności. 2 lata mm-hmm. temu przyjechała właśnie z córeczką półroczną do Polski. Spotkałyśmy się na kawę i powiedziała, że Weronika, jak cię widzę, to tak nadal się tkli we mnie ten żal taki sportowy, że gdzieś mi jeszcze czegoś brakuje. Zdobyłyśmy mm-hmm. razem Mistrzostwo Świata, I mówi, no kurczę, już jesteśmy, mamy swoje lata. Chciała powiedzieć stare. Jesteśmy stare, a właśnie chciałam to przemilczeć, ale wyciągnęłam. Puściłaś mi oko i tak, no okej. Okay. Macie swoje już lata. Mamy swoje doświadczenie. Ty masz 34 lata. Tak, i moja partnerka również. I obie spotkałyśmy się na kawę i ona mówi, że też tli się jeszcze w niej mm-hmm. ten żar, że to ostatni moment, ostatnie igrzyska, na których praktycznie będzie można zawalczyć o ten medal olimpijski. I ja mówię, że Jacqueline, jeśli czujesz, że w tobie jeszcze jest ten sportowy ogień, wracaj do wiosły, zrób to dla siebie. Mówię, bo młoda jesteś tylko raz. Mówię, za 10 lat do sportu nie wrócisz, bo to już nie będzie ten wiek. Ale kiedy jej to mówiłam, namawiałam ją do walki o swoje marzenia, do pogoni za tym, co jeszcze chciałaby zdobyć, no to myślałam, że będzie to robić w kadrze Kanady. W ogóle nie przyszło mi do głowy, że mogłaby wrócić do Polski, bo ona w międzyczasie powróciła do wysuwania w barwach kanadyjskich. Mhm. A się okazało, że 2 lata później właśnie los nas zetknął. Jeden telefon, pytanie się, czy chciałabyś może powiosłować, a ona odpowiedziała mi, że Weroniką to tak. Jesteś jedyną osobą na świecie, z którą czuję, że mogę zrobić coś wielkiego. Spakowała się i przyjechała do Polski. I jesteśmy nowym duetem. Biało-czerwonym się śmiejemy. Cały czas, bo biało-czerwona Nic się nie zmieniło, Polska, tak, i Kanada również. Liść kanadyjski. Nie? To kiedy będziecie startować i walczyć o kwalifikację olimpijską, ponieważ ty tej kwalifikacji olimpijskiej do Tokio jeszcze po prostu nie masz. I jeszcze nie. Właśnie mhm. u nas kwalifikacje są dwuetapowe. Albo można wywalczyć ją z Mistrzostw Świata rok przed igrzyskami. Niestety w zeszłym roku nie udało mi się wywalczyć, bo to było dopiero 3 miesiące po moim powrocie do sportu, więc no, jeszcze była nie było zbyt to. Świeża sprawa, to jeszcze nie była ta forma. Ale jako, że teraz już jesteśmy w formie i fajny duet tworzymy, chcemy walczyć o kwalifikacje w zawodach ostatniej szansy, które my obrazowo bardzo nazywamy dożynkami, bo się ściga cały świat po prostu o ostatnie 2 miejsca na igrzyskach w każdej kategorii łodzi, więc są jeszcze 2 miejsca na igrzyska w naszej enigmatycznie nazywającej się kategorii dwójki podwójnej wagi lekkiej i chcemy to miejsce wziąć właśnie. Zbliżający sezon będzie wyglądał tak, że najpierw mamy Puchar Świata, który jest przetarciem we włoskiej Sabaudi, co teraz jest znak zapytania przez koronawirusa, tak, czy to się odbędzie, jak to się odbędzie, czy zostanie przeniesione. To trochę jest stres, co? Jest trochę stres, mhm. ale po prostu zajmujemy się tym, żeby być zdrowym,
profilaktyka, a co zdecyduje federacja, to po prostu bierzemy to na klatę ewentualnie. Mhm. Co zdecyduje też nasz związek sportowy, jak do podejść, a kwalifikacje olimpijskie będą się odbywać w Szwajcarii, w Lucernie, chyba 16-18 maja. I tam jest nasz szczyt formy na ten sezon, a później jeszcze drugi szczyt na igrzyskach, według planu. Będziecie się zarzynać na drużynkach. Tak, no tam się flaki wypruwa w każdym sporcie. To mówię, no to jest walka o marzenia. Tam każdy zostawia w torze. Mówimy właśnie, nasz wyścig wiślarski, mówimy, że walczymy w torze właśnie. Każdy zostawia w torze. I co mówisz też, Lucerna, tam się odbywają te zawody. Lucerna też jest dość sprawiedliwym torem, tak jak mówisz. Tak, Lucerna jest jednym z najlepszych torów na świecie. Jest to tor umieszczony w takiej jakby niecce, gdzie jakby wiatr nie przeszkadza podczas rywalizacji. Nie ma tak, że podmuchy wiatru mogą dawać handicap którymś z torów, które są zlokalizowane bliżej prawej strony czy lewej strony, więc jakby jest to tor sprawiedliwy, gdzie naprawdę wynik na mecie jest rezultatem tego, na co cię było stać, a nie po prostu farta, jak to czasem bywa, że ktoś dostawał lepsze podmuchy wiatru, dzięki temu szybciej popłynął, więc bardzo się cieszę, że będziemy tam rywalizować. Jest to też tor, gdzie 2 lata temu udało mi się wygrać Puchar Świata, więc mam tam dobre wspomnienia i dobrą energię czuję w tym miejscu. Ja się bardzo w takim razie cieszę i trzymam kciuki. Bardzo ci dziękuję za poświęcony czas. I za to, że spotkałyśmy się tutaj w mojej tej jaskini podcastowej, porozmawiałyśmy o rzeczach ważnych i z takim uśmiechem, i z taką pozytywną energią. Czy dzisiaj jeszcze jedziesz na jakiś trening? Czy już wszystko zrobiłaś przed? Dzisiaj trening bladym świtem był. Teraz właśnie spotkania. Trochę trzeba nadrobić właśnie tego życia towarzyskiego, tego zaniedbanego, o którym rozmawialiśmy. Rodzina, przyjaciele i dobre jedzonko. Takie prawne dzień. Dobre jedzonko jest tutaj kluczowe. Ja dziękuję wam bardzo za wysłuchanie podcastu Dziewczyny Triathlonisty o sporcie. To był 5. odcinek z Weroniką Derecz. Mam nadzieję, że w kolejnych odcinkach także będziecie słuchać z zainteresowaniem i moi goście mają dla was same inspirujące historie. Dzięki. Dziękuję.